Państwa serdecznie. Proszę Państwa, dwa słowa wyjaśnienia. Naszym celem jest budowanie partnerstw. I to już sygnalizowaliśmy Państwu rok temu, a debata jest konsekwencją dalszego naszego działania. Zobaczcie Państwo, jak się z przyjemnością słucha tego, co można robić fajnie. Takich przykładów możemy wskazać znacznie więcej, prawda? Ponieważ jest dużo zakładów, z którymi szkoły współpracują, ale też zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz, że po tej drugiej stronie jest głód już w tej chwili pracownika. A zatem no musimy debatować, żeby coś wypracować. Drodzy Państwo, Julek, gdybyś był uprzejmy, może prezentację. Ja już postaram się Państwu trzy słowa, dlatego że to, co już się zadziało w oświacie. Ale proszę Państwa, czy wywracać oświatę do góry nogami, czy ją doskonalić? I ja myślę, że nasza debata, która ma tytuł reformowy zawrót głowy, dlatego że część rzeczy jest udanych w reformie. A czy wszystko jest udane? No i spróbujemy przez chwilę się zastanowić. Proszę Państwa, dość, że czasu mi tyle zabrali, to teraz jeszcze sprzęt na mam. To tak jest, proszę Państwa. Proszę Państwa, co wprowadziła reforma tak pokrótce w 2012 roku? Po pierwsze, wprowadziła nową klasyfikację zawodów. Ta klasyfikacja jest zgodna z klasyfikacją drugą, która istnieje, to jest Ministerstwa Gospodarki i Polityki Społecznej. Proszę Państwa, opracowano nową podstawę programową do wszystkich zawodów. Oczywiście, które są zapisane w formie efektów. Już dzisiaj był sygnał, że 125 efektów, które my musimy osiągnąć, czyli umiejętności, które uczeń ma nabyć, czy to jest dużo, czy mało. Łatwiej by nam było, gdyby to było mniej. Zdecydowanie. Proszę Państwa, egzaminy zawodowe. Skoro wprowadzono, że wszystkie zawody podzielono na klasyfikacje, no to musieliśmy również przystąpić do egzaminu. Drodzy Państwo, ale też zostało uporządkowane kształcenie młodzieży i dorosłych. W związku z powyższym mamy na chwilę obecną 206 zawodów. Ja mówię o tych zawodach, które już są zatwierdzone przez MEN. Proszę Państwa, w tym 23 zawody, 3 kwalifikacyjne. 74 dwukwalifikacyjne, 99 zawodów jednokwalifikacyjnych. Znowu do Państwa podpowiedź pod debatę. Czy tyle tych kwalifikacji powinno być w zawodach? Czy mniej? A może więcej? Proszę Państwa, to też jest punkt do zastanowienia się, jak to zrobić. Kolejną rzeczą, a jako już ciekawostkę i tu kontynuując to, co powiedział Pan Dyrektor Palacz, to oczywiście już na koniec czerwca będą również wprowadzone 3 nowe zawody, a więc jest ta duża też taka dynamika, jeśli chodzi o wprowadzanie zawodów pod potrzeby rynku pracy i na pewno będzie ten zawód mechanik, operator maszyn przemysłu czynnego. Drodzy Państwo, pogrupowano wszystkie zawody w obszarach. Ona bardzo ułatwia, to już tylko przypomnę. Jakie mamy typy szkół? Zobaczcie Państwo, nie tak dawno mieliśmy 2-letnią zawodówkę, 3-letnią zawodówkę. Teraz wprowadziliśmy 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe, wszystkie. Ale mamy już sygnał od pracodawców, że drodzy Państwo, niektóre zawody można robić w krótszym czasie. I my też zauważamy w oświacie, że są takie zawody, że niekoniecznie musi być 3-letni tok kształcenia. Kształcenie dorosłych. Tutaj ja bardzo ubolewam nad jedną rzeczą, mianowicie nad taką, że zlikwidowano technika dla dorosłych, że zlikwidowano technika uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Do tej pory przychodzą do szkoły osoby dorosłe i mówią, że chcieli się do technikum zapisać. Ale nie ma, drodzy Państwo, tylko. Dla dorosłych mamy tylko szkoły policjalne, mamy licea ogólnokształcące, mówiąc o ponadgimnazjalnym,
Proszę Państwa, i kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których już dzisiaj tu wspominaliśmy. Proszę Państwa, mówimy o kształceniu ustawicznym, o uczeniu się przez całe życie, a co za tym idzie, oferta również oświaty, czyli ze strony edukacyjnej jest taka, żebyśmy robili kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kompetencji ogólnych, dokształcanie młodocianych pracowników jako przykład. Ja myślę, że podczas sesji panelowych będzie Pan Janczewski o tym mówił, jako przykład kształcenia dualnego i proszę Państwa, inne kursy, które nie są objęte wyżej. Proszę Państwa, dlaczego wprowadzono reformę? No przede wszystkim dlatego, że chcieliśmy, żeby były elastyczne ścieżki uczenia się, żeby oświata reagowała na to, co jest właśnie na rynku. I ja myślę, że częściowo nam się to udało. Rzeczywiście tak to jest. Proszę Państwa, warto chyba zwrócić uwagę na pewne slajdy, które pojawią się w tej chwili, a wynikają z raportu monitorowania podstawy programowej. I pokażę tylko to, co wynika z tego raportu, a dotyczy pracodawców. Proszę Państwa, to jest przede wszystkim współpraca z rynkiem pracy. Proszę Państwa, podstawa programowa wymusza tą współpracę, a zatem jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, stąd tak ważny jest Państwa głos, żebyśmy mogli coś poprawić w tym wszystkim. Proszę Państwa, co dzieje się w sytuacji, gdy szkoła nie posiada wyposażenia? Skąd my, gdzie realizujemy podstawę programową? I zobaczcie Państwo, co wynika z tego raportu. Mianowicie aż 79% realizujemy u pracodawców. W CKP w kolejnej ilości 23% i oczywiście różnie to się układa w technikach i w szkołach policjalnych, ale mamy tą współpracę na co dzień. To chciałam cały czas podkreślić, że ona jest, może nieformalna, może szczątkowa, może jednostkowa, raz mniejsza, ale ona jest. Proszę Państwa, gdzie nasi uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu, ale mamy tu na myśli tylko zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Zobaczcie Państwo, albo tak mało, bo tylko 41% pracodawców. Kolejna rzecz, o której warto powiedzieć, mianowicie miejsce odbywania tych praktyk zawodowych. 75% u pracodawców tak jest w technikach, ale w szkołach policjalnych, zobaczcie Państwo, jest aż 94%. Oczywiście to można uzasadnić, dlaczego tak się dzieje, ale mało, proszę Państwa, jest w CKP-ach, ale mamy też pracownie szkolne. Czy to jest dobry objaw? Podyskutujemy sobie na panelu, prawda? Kolejna sprawa, proszę Państwa, bardzo dużo mówimy o właściwym, że dzieci niekoniecznie właściwie wybierają zawody i chciałabym rzucić takie hasło dotyczące doradztwa zawodowego. Czy ono powinno być w szkołach średnich, czy w gimnazjach, do czego ono nam jest potrzebne? Zobaczcie Państwo, jak popatrzymy na te liczby, które tutaj mamy, to każda szkoła realizuje doradztwo. Dlatego, że to mamy przypisane z ustawy o systemie oświaty, my musimy to robić. Ale czy jesteśmy z tego doradztwa zadowoleni? A zatem kolejny punkt do naszej dyskusji. Proszę Państwa, i dyskusja w grupach panelowych. Wyobrażamy to sobie tak, że podyskutujemy sobie na temat struktury i organizacji kształcenia zawodowego. Tutaj moderatorem będzie Pan Piotr Kalama z PCM, Pan Ryszard Jabłonowski, Pani Lucyna Sforowska, Pani Izabela Grun, Pan Roman Minocki, Pan Marek Skurcz, Pani Gabriela Margowska oraz Pan Tomasz Procek będą panelistami. Myślę, że tu nam wyjdzie sporo ciekawych wniosków. Proszę Państwa, rola pracodawców w kształceniu zawodowym. No, to jest bardzo ciekawy panel, prawda? Czy klasyfikacja zawodów jest wystarczająca? Czy podstawy programowe, kwalifikacyjne kursy i tak dalej?
I tutaj będzie moderatorem pan Jan Palacz, panelistami pan Mirosław Manta i pan Jacek Sikorski, pani Barbara Trybunowska i pan Jan Jarczewski. Myślę, że to będą ważne i wiodące głosy. Proszę Państwa, baza i kadra kształcenia zawodowego. Jak to się ma do tego, co w tej chwili robimy? I tutaj będzie pani Zosia Cieślak, pani Urszula Mral, Renata Strojna, pan Andrzej Darla i pani Maria Kaczorowska. Drodzy Państwo, i będziemy mieli również ten panel, który dotyczy kształcenia ogólnokształcącego, gdzie będzie pani Danusia Witowska, pan Paweł Jarczak, pani Szulczyńska, Śmierzkowski i również ja, dlatego że doszło do wniosku, że coś tam można mieć do tego kształcenia ogólnokształcącego. Drodzy Państwo, oczywiście zapraszamy już Państwa do dyskusji.